Upoważniam cię, Dawid. Możesz wchodzić, ściągać puszkę. Dzięki. Proszę państwa, w tym oto miejscu to są ruiny zamku. W zamku, co ja pieprzę? Ruiny kościoła w miejscowości Twardocice. Miałem tu już kilka podejść do tego miejsca, dokładnie chyba trzy. Wyglądały one tak. Ale za każdym razem oczywiście nie byłem zadowolony w 100% z tego podejścia. O, tu niebezpiecznie. Za każdym razem nie byłem zadowolony z tego podejścia. Dlatego robię do skutku, jak to mówię, te zdjęcia. Puszka wisi, wszystko ok, widzę z nią. To jest puszka otwierana, negatyw będzie na każdej ściance. No taka sama jak pod mostem, tą, co widzieliście ostatnio. Klej trzymał, ciężko poderwać, bo nawaliłem tego kleju jak głupi. Zawsze po sięgnięciu puszki oglądam ją, czy coś się tam z nim nie działo, nie wiem, jakiś ptak się nie dobierał, jakaś wiewiórka czy inne zwierzę. Staje w całości, wody też nie czuję w środku. Dobra, to co, zbieramy się i idziemy otwierać puszeczkę. Rozcięli sobie podkładkę, bo puszka jest posypana kamieniami, więc mi się to prawie nabrudzi tymi kamieniami. Dobra, muszę zamknąć z tego powodu, że negatyw jest słabo naświetlony, a przy tym świetle, które teraz mam, zaraz by zrobił się czarny. Nie, średnie, no co tu dużo mówić. To, żeby było dobre zdjęcie, musiałbym ustawić puszkę pod większym kątem do góry. Tam nie było takiej możliwości, zamontowana była prosto, jest dużo dołu niepotrzebnego na tym zdjęciu. No i jest wieża kościelna z śladami słońca. Są jakieś tam... ja montuję papier połysk, a papier połysk ma to do siebie, że światło padając na błyszczącą powierzchnię papieru, odbija się od niego i rejestruje w innym miejscu i powstają takie odblaski właśnie. I tutaj widzę, na tym zdjęciu są takie odblaski. Kiedyś robiłem tylko puszki po piwach lub po napojach, tylko ładowałem papier połyskujący i zawsze miałem odblaski, zawsze mi się to podobało. Później zacząłem robić pływalce i nie miałem tych odblasków i mi się też to podobało. Także wszystko zależy od punktu siedzenia, jak to mówię.